Jak wszyscy wiemy, pora na przygodę oficjalnie dobiegła końca. Oczywiście w wielkim i klimatycznym stylu. Postanowiłem więc, że omówimy sobie ostatni epizod, pokażę wam kilka ciekawych rzeczy w nim, których raczej nie zauważyliście, a także podsumujemy kreskówkę. Długo tego nie robiłem, więc jeśli udałoby wam się dobić dzisiaj 10 tysięcy łapek w górę, to w poniedziałek, czyli jutro, wrzucę następny film. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje, które zostawiacie na moim kanale. Próbuję dobić pół miliona do końca września, dlatego jeśli podoba ci się to, co tworzę i chciałbyś więcej, to już teraz możesz kliknąć ten czerwony, fantastyczny guziczek. Ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Koniec pory na przygodę nastąpił 3 września, co twórcy zapowiedzieli już w 2016 roku. Powiedzieli wtedy, że całość zakończy się wraz z ostatnim epizodem 10 sezonu. I właśnie ten ostatni epizod niedawno był emitowany. Nie byłem jakimś wielkim fanem, jednak i tak dziwnie myśleć, że już nigdy nie pojawi się żaden nowy odcinek Pory na Przygodę. Nawet jeśli nie lubisz Pory na Przygodę, to i tak powinieneś przyznać, że przez cały czas jej trwania miała wielki wpływ na Cartoon Network i inne kreskówki dookoła. Ciekawa animacja, wiele postaci, z czego każda miała oddzielną historię. No i oczywiście fantastyczna fabuła. To cechy, których naprawdę nie posiada wiele seriali animowanych. Jeśli nie byłeś takim super fanem jak ja i nie śledziłeś na bieżąco odcinków, to warto, abyś zobaczył mój film do końca, ponieważ postaram się wytłumaczyć kilka rzeczy, tak żebyście cokolwiek zrozumieli, okej? Tytuł tego właśnie odcinka to Come Along With Me, czyli po polsku Chodź Ze Mną. Całość dzieje się około 1000 lat w przyszłości, oczywiście po Finie i Jake'u. Głównymi bohaterami są Shermie i Beth. Przypominają oni oczywiście głównych bohaterów sprzed 1000 lat. Very pretty. Lift that sword, Shermie. Oh yeah. Ten odcinek jest o tyle niesamowity, ponieważ możemy zobaczyć, jak zmieniła się kraina O i jej bohaterowie. Przykładowo Fern, czyli klon Fina, prawdopodobnie zmarł. Również miecz Shermiego wygląda identycznie jak ten Fina. Ktoś pamięta jeszcze Lemon Hope'a, czyli tego uwięzionego w zamku dzieciaka? Co ciekawe, w ostatnim odcinku, jako już starsza postać, zwiedza krainę O. I na przykład zauważa to, że były dom Fina i Jake'a urósł aż do nieba. Warto wspomnieć, że Gunter nadal żyje, jednak trochę w innej formie, ponieważ teraz jest latającą brodą. A tutaj w tle widzimy dorosłego już słodkiego Groszka. Strasznie, ale to strasznie się zmienił. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Bimo, który przeżył. W końcu dlaczego miałby nie przeżyć? Jest to bardzo niesamowite, ponieważ miał bliskie stosunki z Finem i Jake'em, dzięki czemu wszystkie przyszłe pokolenia krainy O będą wiedziały o nich wszystko i o tym, co się stało dawno, dawno temu. Do tego z dużą dokładnością. Nie muszę chyba mówić, że nie ma już Fina i Jake'a. W końcu to 1000 lat po nich. W intrze widzimy również Gibbona, czyli syna Charlie'ego, a także wielki posąg Fina. Jak widzicie, wystaje z plecaka miecz, to na pewno on. Osobiście polecam obejrzeć ostatni epizod Come Along With Me. Jako osoba, która oglądała dosłownie, nie wiem, kilka odcinków, jestem zupełnie zgubiony w tym, co się dzieje. Nie znam większości postaci, jednak mimo tego czuję fantastyczny klimat i to wystarcza. Do tego ta muzyka. Jeśli znacie się na tej kreskówce i jesteście fanami, to piszcie w komentarzach wasze przemyślenia. Postaram się przeczytać wszystkie i poprzypinać serduszka. Też nie jestem żadnym znawcą, więc korzystałem z różnych źródeł, które macie podane w opisie. A tobie, jak spodobał się ostatni epizod Pory na Przygodę? Jak się czujesz z tym, że Pora na Przygodę oficjalnie dobiegła końca? Napiszcie w komentarzu. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i suba. Wbijamy pół miliona do końca wakacji, a także 10 tysięcy łapek w górę, o ile chcecie jutro następny odcinek. No dobra, a więc ja się już z wami żegnam. Do jutra, no i cześć! Do
so as we please. Living so much.